Dobra, siemanko. Pola, zobacz, jesteśmy w telewizji. No cześć dziewczyny, nie wszystkie mnie znacie, jestem Wanda, a to jest mój gremlin. Cześć. Gremlin, przywitaj się. Gremlincio was kocha. No tak. Dobra, nie ma czasu na pierdołę. Słuchajcie, to wideo jest takie spontaniczne, więc tam nie puszczajcie nikogo, bo pewnie będę gadać bzdury. Ale nie o to chodzi. Zaczynamy, wytłumaczę Wam po kolei, jak zrobić wszystkie ćwiczenia. Czyli nasze pierwsze ćwiczenie to 10 powtórzeń. Diverse push-up. Opcja dla osób zaawansowanych. Nogi są wyprostowane. Pośladki unosimy do góry i teraz zbliżamy klatkę piersiową do podłogi, idziemy do przodu i wracamy. Powrót już nie jest taki łatwy. O! I pupa w górę. Osoby mniej zaawansowane mogą wykonać to ćwiczenie z kolanami pozostawionymi na podłodze. Się dziwnie po polsku tłumaczę ćwiczenie. Nie robiłam tego już 4 lata. 3. Dobra. Pompka, klatka piersiowa do dołu, do przodu, hop. I z powrotem. Jeszcze raz dół. Możesz wyprostować ramiona i z powrotem. Albo po prostu do dołu, bez prostowania ramion, cofamy i z powrotem. Jeżeli to jest za trudne, możesz zrobić zwykłą pompkę, tricep na triceps. Po prostu uginamy ramiona i prostujemy. Jeżeli to jest zbyt trudne, kolana podsuń do przodu, tak żeby znajdowały się w linii bioder. I to samo, klatka piersiowa do dołu. I z powrotem. O, gremlindziu, usiądź sobie tutaj. I ważne jest, żeby podczas tego ćwiczenia łokcie szły do tyłu, ponieważ jest to pompka na triceps, na to, żeby Wam tutaj nic nie dętało. Czyli to jest super ćwiczenie. Robimy 10 powtórzeń. Wstajemy i robimy 5 burpees. Pozycja wyjściowa, rozkrok troszeczkę szerzej niż biodra, stopy kolana na zewnątrz, tak? Wykonujemy podskok, nie za wysoko. 1, 2, zatrzymujemy tułów tuż przy podłodze, 3 i już. Raz, 2, 3. Jeżeli jest za trudne, podskok do tyłu i teraz kolana na podłogę, pompeczka, hop. Wypras nóg i skok znowu. Jeżeli to jest jeszcze za trudne, skok, raz, do tyłu, prostujemy nogi, pompeczka, wyprost, bez podskoku i dopiero góra, podskok, tak? Czyli możesz sobie wybrać taką wersję, jaką chcesz. Dobra, robimy to ćwiczenie, a później mamy squat leg lift, 20 powtórzeń, pozycja wyjściowa. Szeroko. O, jak ty się patrzysz. To może ty się tak patrz, ale usiądź tu. Tu będzie siedział mój piesek. Boż. Siedź sobie, tutaj siedź. Ok. Szeroko. Przysiad. Plecy proste. Pupa tak niska jak potrafisz, ale nie niżej niż kolana. I plecy proste, nie zaokrąglone. Przysiad i unosimy prawą nogę wysoko. Wysoko, jak najwyżej potrafisz. Robimy to 20 razy na prawą nogę i 20 na lewo. Czyli to samo, hop. Bez przerwy. I wysoko noga, ja? Tak? Ja. No. 20 razy prawa, 20 razy lewa noga i 5 burpees. Misiu, robisz burpees? Raz, 2, 3, 4, 5 burpees. Dobra. Ojojku. Side plank lift. I zaczęłam znowu od wersji dla osób zaawansowanych. Nadgarstek, bark w jednej linii. Górna noga do przodu. I unosimy biodra. Góra, dół. Góra, dół. Hop.
jeżeli jest za ciężka, przed ramię, na podłodze, łokieć, ramię, jedna linia, góra, dół. Jeżeli jest zbyt ciężko, 10 powtórzeń, tak? Pomijamy dolną nogę, biodra, góra, dół, góra, dół. Jeżeli jest znowu jeszcze za ciężko, obie nogi ugięte i bioderka unosimy. 10 razy, tak? Później zmieniamy stronę. I biodra, góra i dół, 10 razy. I potem wstajemy. I robimy 5 burpees. Tak? Najważniejsze jest, jak robisz burpees dla zaawansowania, żeby krótko przed podłogą zatrzymać. Są też inne burpees, takie, ale takich nie robimy. Taka burpees była bardziej z crossfitu, a nam chodzi o to, żeby cały czas trzymać napięte mięśnie brzucha. Dobra. 5 burpees zrobione i robimy ostatnie ćwiczenie. Bardzo trudne, bardzo, ale super efektywna dupka. Pistol squat. Czyli robimy przysiad na jednej nodze. Tak, misiu. Tak, misiaczku. Wszyscy Cię podziwiają. Dobra. Sorry, nie mogłam się powstrzymać. Jak ten gremlin tam siedzi taki słodki, to, to aż mi się chce go przytulić. Dobra, pistol squat. Prawa noga wyprostowana, albo lekko ugięta. I schodzimy pupą do dołu, do dołu, do dołu. I wracamy. Tak jakbyśmy chciały usiąść na kanapie. Nawet możemy usiąść przez moment, ale ważne, żeby do końca trzymać mięśnie brzucha napięte, żeby nie wyluzowywać, tak? Cały czas brzuch napięty, siadamy, ale trzymamy napięcie mięśniowe do samego końca, tak? I z powrotem. Bardzo trudne ćwiczenie. 10 powtórzeń na prawą nogę, 10 na lewą. Nie poddawaj się. Na pewno zrobisz to ćwiczenie. Nie musi być na początku tak nisko. Możesz ugiąć prawą nogę, będzie łatwiej, ze względu na plecy, żeby ich nie zaokrąglać. Do dołu, do dołu. Dół. I góra, hop. I biodra do przodu. Dół. I góra. I biodra do przodu. To ćwiczenie jest bardzo ciężkie, ale super, super działa na pośladki, naprawdę. Tutaj pupka staje się taka wypukła, ale w tej getrach nie widać. Nie, nie, dobra. Słuchajcie, robimy to. Prawa noga 10 powtórzeń, lewa 10 i 5 burpees. Tak? No. Jesteście tam jeszcze? Ej, czy już śpicie? Jutro czeka Was wyzwanie. 3 rundy, bez przerwy. I pamiętaj, że musisz dać z siebie wszystko, naprawdę wszystko. Jak czujesz, że nie możesz, nie ma takiej opcji, nie przestanę, musisz z sobą walczyć. Po prostu Twoja głowa wysyła komunikat, że nie może, to wcale nieprawda. Musisz działać do końca. Ja przed chwilą ten trening zrobiłam, jestem zmęczona, jednocześnie pobudzona, ale szczęśliwa, że zrobiłam. Mam na sumie trochę słodyczy, trochę cukru, trochę alkoholu i tego więcej robić nie będę. Po prostu szkoda moich treningów, żeby znowu sobie popsuć nie tylko sylwetkę, ale też zdrowie. Dobra, i ostatni burpees. 5. Raz. 2. 3. 4. Potem to możecie być się tylko dumne. Robimy później stretching i to tyle. To podziękowała Wam Wandzia i ten słodziaczek mój, ten grunlincio, taki wstydliwy. To pa, dziewczynki, dajcie znać, jak Wam poszło. Jakie ona miny robi, jak down. Pa.